Moich prywatnych hmm. ulubieńców mamy już Omówionych Nagrałem dla was filmik z podsumowaniem tego co w 2023 roku na mnie, na mojej własnej skórze sprawdzało się najlepiej. Więc jak macie ochotę zobaczyć wszystko z kategorii podkładów, baz, korektorów, pudrów, różów, brązerów i tak dalej, czyli że głównie makijaż cery, no to zapraszam was do poprzedniego filmika, ale ten dzisiejszy filmik będzie o tym co lubię używać na innych, o tym jakie kosmetyki sprawdzają mi się w moim kufrze, bo jeżeli nie kojarzycie, ja też maluję inne osoby, czy to są um, sesje zdjęciowe czy to są śluby, czy klienci indywidualnie nie ma to najmniejszego znaczenia. Maluję wszystkich jak leci, jeżeli tylko jest taka potrzeba. Natomiast, a tak, pokażę Wam dzisiaj te produkty, które do mojego poprzedniego odcinka się nie zaliczyły, czyli że trochę przygotowania, cery pod make-up, co lubię w moim kufrze. No i oczywiście oczy i usta. Tutaj będą dwie kategorie, na które postawimy nasz nacisk dość mocno. Więc jeżeli Wam tego brakowało w poprzednim odcinku o ulubieńcach, no to dzisiaj już ten temat wyczerpiemy do samego końca. Jeżeli macie ochotę się dowiedzieć, co w moim kufrze mi się najlepiej sprawdza to zachęcam Was do oglądania dalej. Zaczniemy sobie myślę od pielęgnacji właśnie, bo będę iść mniej więcej w kolejności tego jak po prostu makijaż na innych wykonuję, więc jeżeli chodzi o pielęgnację dwa produkty, które zawsze mam przy sobie i to już jest chyba mój drugi rok z rzędu kiedy za każdym razem jak mi się skończy buteleczka jednego albo drugiego to otwieram to są em, płyn micelarny i tonik do twarzy z marki Parience. Najbardziej mi się jakby sprawdzają w kuferku, bardzo mi się podobają formuły, bardzo mi się podoba ich delikatność, płyn micelarny bardzo ładnie zmywa makijaż, no i i też fakt tego, że tutaj jest pompka. To jest mega pomocne wbrew pozorom, i nawet jakby mi się skończyły te produkty, to bym zachował sobie po prostu opakowania dla samej pompki, bo samo opakowanie jest też bardzo fajne, ale formuły są świetne, więc to są moje już drugi rok ulubione produkty do oczyszczania cery. No i później to, co lubię, to żeby w kufrze sobie odchudzić troszeczkę ciężar, wagę kufra, to uwielbiam kupować moją ulubioną pielęgnację w miniaturkach. Tutaj mam taką. Tak naprawdę wszystkie moje ukochane kremy, które aktualnie używam na ludziach w postaci mini. Mam też ich pełnowymiarowe opakowania, więc jak mi się kończą, to najzwyczajniej sobie po prostu do nich przekładam nowe porcje. Na szybko Wam powiem, bo Wy te produkty możecie znać: Charlotte Tilbury Magic Cream w wersji light, oczywiście oryginalna wersja Charlotte's Magic Cream moja obsesja też się u mnie tutaj znalazła. Moja druga obsesja to jest Vitamin Enriched Face Base od bobby Brown i za każdym razem właśnie wypełniam na nowo. Tutaj zobaczcie, aż po brzegi wypełniłem. Zasadowanie więcej tego wypełniłem niż normalnie w tej miniaturce tego było, kiedy jakby po raz pierwszy ją kupiłem, ale tak no wiecie, jeżeli chodzi o uzupełnienie to, to tak. I dwie nowe rzeczy w miniaturkach, które mi się trafiły to jest krem pod oczy Renific Advanced od Lancom. Ja akurat przeważnie przyciągam po po prostu te pielęgnacje do twarzy pod oko i zawsze mi się świetnie sprawdza, ale też dostałem miniaturkę kremu Renergy HPN 300 peptydów i strasznie się cieszę, właśnie, że mam miniaturkę tego kremu, bo mam jego pełnowymiarową wersję i uwielbiam. I po prostu teraz będę robić tak, że zużyję tą i będę. Um, Przepakowywać, przepakowywać z tej dużej, bo tak jak mówię, tamto pełnowymiarowe opakowanie kocham, uwielbiam i uważam, że to jest bardzo też dobry krem. Jak widzicie, ja w Kufsza mam raczej takie luksusowe kremy, ale um, nie wiem, tak jakoś lubię. No jeżeli chodzi o usta, tutaj też niezmiennie cały czas używam Laneige. Jest jeszcze jeden gadżet, bez którego w moim kufrze i też w ogóle podczas nagrywania filmików dla Was ja żyć nie mogę, czyli że wybielające krople do oczu. Kupiłem sobie teraz drugie opakowanie, bo um, to już mam chyba blisko wykończenia, więc nowe opakowanie będzie jak najbardziej przydatne. E, no one działają naprawdę cuda. One sprawiają, że wszelki, wszelkiego rodzaju wiecie, pomękane żyłki, e, naczynkę i tak dalej, za, takie zaczerwienienie oka po prostu znika. E, więc do zdjęć, do nagrań i też na eventy e, właśnie, jeżeli ktoś ma ślub i po prostu chce dobrze wyglądać też na żywo, to te krople robią naprawdę niesamowity efekt. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że odczuwam już po, to już będzie mój drugi rok niedługo, kiedy, kiedy ich używam, na sobie odczuwam już ich skutki, skutki uboczne, dlatego że em, przy tym produkcie wszyscy mówią, jeżeli chodzi o to, jak jakby opisuje je producent, ale również podobno jest przebadane to okulistycznie, że tutaj nie będzie żadnych e, skutków ubocznych. Moim zdaniem te krople powodują, suchość oczu. Ja zawsze, kiedy ich używam, no, po dłuższym czasie już ich używania, a nie odstąpiłem na razie od nich, to czuję, że moje oczy są bardziej suche. Więc, we własnym użytku, powiedziałbym, że jest to bardziej ryzykowne, ale może też i nie, bo rzadko kto będzie potrzebował używać tych kropli kilka razy w tygodniu, tak jak ja do nagrań, a ja ogólnie mam chronicznie czerwone oczy, więc akurat to jest dla mnie bardzo korzystne. Jeżeli chodzi o wygląd przynajmniej. Więc może do użytku własnego też warto je kupić, właśnie tylko i wyłącznie, żeby używać na jakieś takie wyjątkowe okazje, ale do kufra już totalnie, bo jak jeden albo dwa razy na kimś użyjecie, to ta osoba w ogóle nie zauważy żadnych skutków ubocznych, a te pozytywne rzeczy są naprawdę... Warte, warte tego, żeby e, się trochę, no nawet nie pomęczyć, bo to nie jest męczące, kiedy się użyje. Wiecie, kiedy ja tego używałem pierwszy albo drugi raz, to nie było, nie czułem żadnego przesuszenia, e, a i tak jest to znośne, więc e, dalej będę z tego korzystać. Tak jak Wam pokazałem przed chwilką, w ogóle małe produkty, to cały czas podtrzymuję moje zdanie, że WZ, tak się chyba nazywa ta marka, robi najlepsze opakowanka właśnie takie do dipotowania waszych kosmetyków. Na przykład, tutaj do tego opakowania przepakowałem moje podkłady w kremie z Make Makeup Forever. Opakowanie tego było ogromne, to jest ze razy mniejsze. Tutaj mam przepakowane aż 12 różnego rodzaju szminek, więc też to jest bardziej typowe dla kufrów i dla wizerzystów, którzy pracują, ale jeżeli jesteście wizerzystami i nigdy nie próbowaliście tych opakowańek z WZ, to bardzo polecam, ja sobie lubię właśnie zawsze z tyłu jeszcze dać oznaczenia produktów, które są złożone w środku, żeby dokładnie wiedzieć co uzupełniać, no i to też niesamowicie odchudza wielkość kufra, wiecie o co chodzi. Oczywiście palety korektorów i różów, jakby wszystko w paletach, w większej ilości odcieni naraz niż normalnie byśmy kupowali pojedynczo. Też będzie się super sprawdzać. Tutaj mam paletkę korektorów takich bardziej suchych od Maka. Ja bardzo lubię te korektory do podczyszczania różnego rodzaju błędów, czy to kre kresek, czy to e, brwi, czy to ust. E, właśnie przez to, że tutaj mamy bardziej suchą formułę, to ona świetnie się nadaje właśnie do wyrysowywania równych linii. No i mamy tutaj wiele kolorów, więc Możemy sobie mieszać własne odcienie, żeby dla każdego coś znaleźć, no i ona też występuje w wielu wersjach kolorystycznych, ja mam tą najjaśniejszą. Paletka, której nigdy chyba sobie nie odpuszczam, Make Up Forever, która w środku ma aż 12 różów. Ja w swojej kolekcji posiadam wiele różnych różów kremowych, ale do mojego kufra ich w ogóle nie wkładam, dlatego że ta paletka pokrywa wszelkiego rodzaju moje potrzeby w kufrze. Więc to jest jedyny kremowy róż, jaki mam u siebie żeby zaoszczędzić miejsca, ale też formuła jest świetna. Jedyne, na czym aktualnie trochę nie oszczędzam w kufrze miejsca, to moje własne róże, no ale jakby, chcę je nosić, chcę się nimi chwalić, chcę je pokazywać ludziom i chcę je na ludziach używać. Uważam, że to jest cudowna formuła i jestem z niej bardzo dumny, więc tak, powinienem to jakoś sobie może zdipotować i odchudzić, ale jakoś nie mam serca, żeby mojego własnego opakowania niszczyć. Natomiast to, co zdipotowałem, to są pudry od um szalotki tyle równe. One normalnie występują w takich przepięknych metalowych opakowaniach, ale żeby mieć troszeczkę szybszą pracę w kufrze no i też mniejsze zajmowanie miejsca. Mam tutaj wszystkie cztery odcienie w paletkach magnetycznych, w sensie w paletce magnetycznej i paletki magnetyczne swoją drogą też do kufra profesjonalnego, jeżeli możecie powyciągać rzeczy z normalnych opakowań robią świetną robotę. Pokażę Wam jeszcze dwa produkty do cery, które kocham, no i później już będziemy iść do oczu i ust, tak jak obiecałem. Mgiełka do twarzy od szarlotki Tilby Równy, najlepsze utrwalenie ever, naprawdę Wam bardzo polecam, zwłaszcza, że ona również występuje w miniaturowym opakowaniu, więc do kufra idealna, ale też dla siebie, żeby przetestować. Mniejsze opakowanie zawsze moim zdaniem jest dobrym rozwiązaniem, bo jak się formuła nie spodoba, to przynajmniej nie jesteście źli, że kupiliście, wiecie. Duże pełnowymiarowe opakowanie, więc tam giełka, jeżeli chodzi o utrwalanie makijażu w kufrze i ogólnie na co dzień, the best ever. No i dalej idąc tym motywem miniaturyzacji. Pudry do twarzy również mam w miniaturkach. Mój ukochany puder jest od Makijażu na Zawsze. Znalazłem go na stronie Mokotowska58. To jest polski jakby retailer marki Make Up Forever. Tam właśnie sprzedają miniaturkę. No i ta miniaturka naprawdę na bardzo długo wystarcza. Zawsze mogę później tam przepakować sobie pełnowymiarowy puder. Miniaturka pudru od Anastazji Beverly Hills. Też bardzo lubię ten puder i mam tutaj przepakowany. Mam też miniaturkę dużo ciemniejszego pudru. To jest mój puder. Nie wiem, czy to będzie widać w poszczegól To jest mój puder dla ciemnych karnacji um, z One Size, też bardzo wygładzający i matujący i jedyny puder, który noszę przy sobie jeszcze w pełnym opakowaniu, muszę zainwestować w miniaturkę, bo wiem, że sprzedają a szukam teraz swoją drogą, gdzie jest moja druga sztuka, bo mam jakby moją własną sztukę, którą używam aktualnie na sobie o tutaj leży i mam właśnie drugą sztukę do kufra, w kufrze jest trochę, troszeczkę mniejsza pojemność, już tutaj mało zostało, to jest ten sam puder Huda Beauty uwielbiam ten puder, dlatego mam dwie sztuki ale jak wykończę już to opakowanie to zainwestuję w miniaturkę, bo e, będzie mi prościej przenosić to w kufrze. Chociaż nie wiem, czy nie kupię tej miniaturki wcześniej i po prostu ich sobie nie będę wiecie, z czasem mieszać razem. Ale tak, pudry jakby widzicie, u mnie w kufrze motyw przewodni to jest miniaturyzacja tam, gdzie się da. Przed jeszcze e, oczami, może zróbmy sobie brwi. Jeżeli chodzi o brwi. To używam tak naprawdę w większości tych, tych samych rzeczy, które używam na sobie normalnie. Dlatego też tutaj podkładów nie pokazuję korektorów e, i większości innych rzeczy, bo to, co sprawdza się na mnie, to mam doskonale przebadane i takie rzeczy trafiają do kufra. I to nieważne później, czy ja pracuję na osobie, która ma serę suchą, czy tłustą. Ja wiem, jak z tymi produktami pracować w taki sposób, żeby manipulować łączeniem tych rzeczy czy ilością, czy wykończeniem. Jakby wiecie, o co chodzi, jakby. Wiem jak tych produktów użyć na każdym typie cery, żeby to wyglądało wciąż dobrze. Dlatego, em, tak jak mówię, omijam rzeczy, które pokazałem wam już we wcześniejszych ulubieńcach, bo one tutaj by się po prostu powtarzały. Więc brwi będą się powtarzać z tym, co wam pokazywałem wcześniej ale dochodzi jedna rzecz, której nie używam na sobie za bardzo, bo nie lubię laminacji brwi, można tak powiedzieć, ale używam bardzo regularnie w kufrze i jest to Brow Freeze od Anastazji Beverly Hills. Dla mnie to jest cudowny żel mydełko utrwalający, który mi się sprawdza. Ja nie lubię mydełek do brwi, a to mnie do siebie przekonało i jak na razie żadne inne mydełko do brwi mi tego produktu nie pokonało. Są ludzie, które, którzy bardzo go nie lubią, są ludzie, którym on jakby to mydełko się bardzo szybko terminuje i jakby tutaj im powstaje pleśń, czy coś takiego. Ja nie mam z tym żadnego problemu. A to jest moje pierwsze opakowanie, i cały czas zachowuje się jak należy, a mam już go dość długo. Plus, mam już drugie w zapasie na później. Więc um, to coś też mówi o tym, jak bardzo to mdełko lubię. Także u mnie sprawdza się świetnie, a możecie spróbować, jeżeli macie ochotę, zaryzykować. Może Wam też się spodoba. No i ten aplikator. Ogólnie um, nie przypadam, kiedy marki tworzą jakiś aplikator do swoich kosmetyków, bo denerwuje mnie to, że chcą sobie, wiecie, podbić sprzedaż tworząc niezbędne do aplikacji opakowanie. Uważam, że w sensie e, narzędzie, uważam, że e, jak ktoś wie, co robi, to każdym innym narzędziem też sobie poradzi, ale to akurat jest dobre. E, mamy z jednej strony ten grzebyczek, no i on jest jak najbardziej ok, ale nie to jest najważniejsze w tym aplikatorku, tylko tutaj mamy taką jakby szpatułkę, która ma w sobie też trochę takiej giętkości, co jest plusem, że ona nie jest taka mega Sztywna, więc ona naprawdę cudownie kładzie te brwi na czoło. Ale też, jeżeli nie macie ogólnie szpatułki w kufrze, żadnej innej, ja oczywiście mam kilka, ale z tej też bardzo często korzystałem po prostu do wyciągania różnych kosmetyków, tak jakbym to zrobił każdą inną szpatułką. A fakt tego, że ona jest lekko się wygina, to bardzo fajnie później nią można te produkty na dłoni rozra roz roz rozrabiać. Jakby świetnie się do tego sprawdza. No i jedno jeszcze narzędzie, chyba ostatnie w które uważam, że warto zainwestować, nawet jak e, dla siebie, to jest penseta z benefitu. Ja ją chyba kilkukrotnie już wam pokazywałem, e, chyba że e, ja zaraz wam powiem, dlaczego uważam, że jest warta swojej ceny. Powiecie mi później, jeżeli wy kojarzycie, czy może istnieją inne pensety z tym samym parametrem, na który ja zwracam uwagę. Ale e, ten grzybyczek tutaj nie ma żadnego znaczenia, jakby tym się nie przyjmujemy, ale w środku, jakby ta część środkowa pensety, która łapie za włos, ma fakturę papieru ściernego, przez co łapanie tą pensetą czegokolwiek jest niesamowicie precyzyjne i bardzo mocne. Bardzo mocne, nigdy nic mi z tej pensety jakby się nie wyśliznęło, jeżeli potrzebowałem coś wyrwać. No i też jest bardzo dobre do łapania sztucznych rzęs, jeżeli chcemy je zaaplikować. Ale tak, dajcie mi znać, jeżeli znacie inne pensety, właśnie które mają fakturę papieru ściernego od środka. To wtedy powiedziałbym, że można iść w inne opcje. Mam nadzieję, że wtedy też tańsze, ale podziźnienia ja takiej innej pensety nie widziałem, dlatego ta jest moją ukochaną pensetą ever i ją bardzo polecam. No i teraz oczy, nareszcie oczy. Zaczniemy sobie myślę od rzeczy pojedynczych, później przejdziemy do większych, czyli że do palet. W tym roku bardzo pokochałem kremowe cienie. Kremowe cienie, właśnie do używania jako baza albo jako sam cień solo. Um, moim zdaniem, to jest cudowny sposób na nabudowanie pigmentu w sposób taki, że zerowy mamy osyp, bardzo ładnie się to rozciera zawsze, no i jest łatwa praca, a przy okazji możemy uzyskać, zwłaszcza przy na przykład takim odcieniu jak czarny, bardzo dużą intensywność, bez właśnie żadnego ryzyka, że zrobi nam się brud. Dwie moje ulubione formuły, Dana Myrix, to jest taka kultowa, myślę, formuła w kufrach wizerzystów, uważam ją za prześwietną, najczęściej używam co prawda tego brązowego cienia, po czerni sięgam dużo rzadziej, ale jak już muszę sięgnąć po czerni i chcę zrobić which is in the makeup To ta czarna baza jest dla mnie niezawodna, plus one, wiecie, zastygają, więc one są bardzo długotrwałe. Muszę zainwestować w więcej baz, e, właśnie w kolorach nudziaczków. Są też bardziej szalone odcienie, więc to też się może fajnie sprawdzić. No i te kolory można używać nie tylko na oczach, ale również na policzkach czy na ustach, także są bardzo uniwersalną rzeczą. Troszkę niższa półka cenowa, ale też świetna formuła, to są cienie kremowe od Gosha. Tutaj mamy też, przynajmniej ja mam w tej kolekcji, którą posiadam, jaśniejsze odcienie więc ja tak naprawdę tego najjaśniejszego kombo używałem po prostu jako stricte bazy, żeby wy, wiecie, zneutralizować e, powiekę, żeby troszeczkę zaczerwienienia żyłki przykryć, no i przy okazji właśnie, żeby zrobić sobie z tego e, bardzo taką zastygającą, dobrą bazę podcieniowania. Ale bywało też sytuacje, w których łączyłem po prostu, mieszałem wszystkie te kolory i robiłem praktycznie 100% cieniowanie matowe tymi kremowymi cieniami. Więc dla mnie, kremowe cienie, dla zbudowania intensywnego pigmentu, chociażby dla super trwałości i super łatwej pracy, bo to się i rozciera i nie osypuje, no to uważam to za e, obowiązek w kufrze. Natomiast polecam też Wam przynajmniej mieć jeden dobry, brązowy, mokry cień. Kremowy jako bazę, czy właśnie do tworzenia chociażby takiej pierwszej tranzycji na powiece, to uważam, że super rozwiązanie. Inna rzecz, ja wiem, że to jest bardzo drogie, ale jednak ja rozumiem teraz hype tego cienia, tego Mundasta, Moonstone'a, przepraszam, z Bobby Brown, bo daje naprawdę przepiękny efekt. No, i tyle mogę na jego temat powiedzieć. Oczywiście, na dzisiejsze standardy mamy bardzo dużo innych cieni, właśnie takich szampańskich, drobinkowych, które możemy wykorzystać i zapewnić bardzo podobny efekt. Niemniej jednak, to jest klasyka, po którą ja chętnie sięgam i ja go najbardziej lubię aplikować, wiecie, takim, nie mam tutaj żadnego miękkiego pędzelka, ale załóżmy, że to jest taki miękki pędzelek do blendowania. Ja go właśnie najbardziej lubię nakładać miękkim pędzlem do blendowania, żeby warstwa tego cienia była taka bardzo rozproszona i bardzo transparentna. A no i uważam, że to jest cudowny produkt. Jeśli chodzi o palety, oczywiście wiecie, że najbardziej kocham nudziaki. I ta już jest w takim fatalnym stanie, że aż szkoda... E, szkoda gadać, ale... E... W sumie nie używam tak bardzo aż wszystkich cieni, bo możecie zobaczyć, że niektóre są bardziej zużyte, po matach trudniej zobaczyć, które są bardziej zużyte, ale po błyskach widać, które są mocniej zużyte, które są mniej zużyte. Ten błysk to jest w ogóle mój ukochany błysk w tej palecie. Oczywiście Makeup by Mario, Surreal Eyes, cudowna paleta, błyski są piękne, maty są piękne cudowne i świetnie się z nimi pracuje. To jest moja poleta, po którą już drugi rok z rzędu sięgam najczęściej i uważam, że jest naprawdę cudowna, natomiast Wy ją bardzo dobrze znacie, dlatego ja nie będę o niej więcej mówić. Moim drugim ulubieńcem z tego roku, takim w miarę nowym jest Anastasia... Natasha Denona, I need A nude, tu mamy bardzo podobną kolorystykę, tak naprawdę wręcz identyczną. Błyski są troszkę innej formuły, więc ja te palety lubię, lubię używać na przemian, albo właśnie mieszając między sobą błyski, czy kolory, ale tutaj też mamy przepiękną kolorystykę, bardzo uniwersalną, czy to śluby, czy to wieczorowy, czy to dzienny, cudo, no i doskonała formuła. No i plus te cienie w środku są magnetyczne, więc ja sobie poprzestawiałem te cienie tak, jak mi się podoba, ale jeżeli macie większą kolekcję. Na przykład cień z Nataszy Dynony, zawsze możecie wrzucić tutaj jakiś inny kolor z innej palety, który kochacie. Na przykład można byłoby tutaj wrzucić cień czarny chociażby. Za kolorem w makijażu nie przepadam, ale lubię też mieć opcje takie w moim kufrze. Moim nabytkiem z tego roku jest paletka Kosmos od Anastazji Beverly Hills. No i oczywiście tutaj kolor w moim pojęciu będzie bardzo stonowany, bo jak możemy zobaczyć, to nie jest super kolorowa paleta. Bardziej nawet jeżeli chodzi o kolory, tutaj one są. Um, jakby umieszczone poprzez błyski no i w ten sposób też lubię najbardziej dodawać kolor, czyli że robić w miarę naturalne, neutralne cieniowanie i później dawać jakiś błysk na powiekę ruchomą i on może być wtedy kolorowy i takie jest moje pojęcie koloru, które ja lubię A tą paletę kocham, ogólnie maty tutaj są cudowne, ale tą paletę bardzo lubię za jakość błysków, bo to jest jedna z nielicznych palet i jedna z nielicznych formuł błysków, które ja mogę aplikować pędzlem. Bardzo rzadkie jest to, żeby błysk przenosił się na powiekę Dobrze pędzlem, zazwyczaj trzeba do tego wykorzystać palec, a palec nie zapewnia nam takiej precyzji. Tutaj ta paleta moim zdaniem pracuje bardzo ładnie, zarówno z pędzlem, jak i z palcem. Z palcem zawsze jest bardziej spektakularny efekt, ale często błyski w różnych paletach innych niż ta w ogóle z pędzlem nie chcą działać, a tutaj pędzel również daje super efekt. Także ta paleta pod kątem koloru bardzo, bardzo, no ogólnie całościowo mi się podoba, i miałem nadzieję, że ogólnie te palety z Anastasia Beverly Hills po prostu są aż tak dobre teraz, ale mam już następną sztukę, to jest. Jest Fal Romance. No i ona, pomimo, że też ma tutaj parę kolorów, to i maty, i błyski są dużo gorsze, więc ta paleta mnie osobiście dość mocno rozczarowała w kontekście tego, jak jakościowo porównuje się do em, tego kosmosu, W ogólnie da się z niej wyciągnąć dobre, wiecie, rzeczy i makijaże, ale jednak ten kosmos to jest dla mnie kosmos. Pokażę Wam jeszcze moich takich dwóch bardzo świeżych ulubieńców z grudnia, których jeszcze nie wrzucam do kufra tak na 100%, ale, znaczy w sensie już są w moim kufrze, ale jeszcze nie są tak bardzo przeba przebadani, żeby powiedzieć tutaj w dzisiejszym filmie o ulubieńcach z kufra, że to są moi ulubieńcy, ale to są tacy bardzo dobrzy kandydaci na ulubieńców. Paletka cieni matowych z Bobbi Brown, to jest teraz świąteczna paleta. Przecudowna jakość, bardzo aksamitne, niesamowicie łatwo się rozcierające cienie, które ładnie się budują na powiece. Bardzo mi się też podoba ich w sensie pojemność, bo jest ogromna. Żałuję, że tutaj mamy te dwa bardziej bordowe cienie. Wolałbym, żeby ta paletka była pociągnięta neutralnymi cieniami, po prostu bardziej ciemniejszymi niż te, które są tutaj, ale następne odcienie jakby brązu. Byłbym bardziej zadowolony, niemniej jednak jakość jest tak niesamowita, że mam to właśnie w kufrze teraz non-stop. No i coś, co jest moją ostatnią miłością, to jest paleta od Danesy Myrix. To jest Groundwork Defining Neutrals. No i tutaj mamy w 100% matową paletę, która składa się z cienia. Kremowego z pomady, i ten mniejszy wkład to jest cień pudrowy. No i powiem Wam, że ta formuła jest niesamowita. Ogólnie, zarówno dobrze mi się pracuje z cieniami kremowymi, jak i z cieniami pudrowymi, zarówno solo, jak i, jak i osobno. Jakby one są naprawdę bardzo, bardzo fajne. To jest paleta, którą możecie wykorzystywać też właśnie na oczach, na brwiach, na twarzy, na ustach, jak chcecie. Ja używam tego tylko i wyłącznie na oczach. Jakby do innych partii twarzy mam inne produkty, ale gdybyście chcieli, to się da. Używałem też tego czarnego. Ten czarny jest niesamowity. Jeżeli oglądaliście mój filmik z testem Nataszy Denony, tam Xenon Zinon, Palette, tam byłem bardzo rozczarowany jakością czar czarnego. Tutaj, zarówno pudrowy, jak i kremowy czarny cień są cudowne, praktycznie zerowy osyp. Um, świetnie się z tym pracuje, właśnie do budowania neutralnych makijaży na e, powiece, bardzo takich użytkowych. E, no i później można dołożyć jakikolwiek błysk, na przykład ten z Bobby Brown, czy coś innego. Jedyne co powiem to to, że nie wszystkie cienie tonacyjnie do mnie przemawiają. Niektóre mają naprawdę taki dziwny, żółtawy bym powiedział ton, który wybije się na skórze, i nie zawsze mi się to podoba, ale zawsze można to ze sobą fajnie pomieszać i jest super. Ale naprawdę jakościowo jestem pod ogromnym wrażeniem tej palety. Na pewno będę ją używać często w nadchodzącym roku. No i może będziecie ją widywać częściej gdzieś tam w jakichś recenzjach. Tusze do rzęs mam dwie opcje: droższą i tańszą. Ta tańsza jest wtedy, kiedy chcę osiągnąć bardziej naturalny efekt, a droższa wtedy, kiedy chcę rzęs większych. Tańsza Maybelline Sky High i ją mam w dwóch opcjach. W opcji tej super czarnej i ona mi się już prawie kończy. Uważam, że to jest przecudowna maskara. A to jaśniejsze opakowanie to jest maskara brązowa i posiadanie brązowej maskary w moim kufrze też jest dla mnie Niesamowicie ważne, no i e, cieszę się, że drogeria tak naprawdę zrobiła niesamowitą opcję z tej kategorii. To jest tusz bardzo ładnie wydłużający, ładnie zaczerniający rzęsy. Nie powiedziałbym, że jakoś bardzo pogrubie, ale naprawdę tak otwiera to oko i wyciąga te rzęsy na zewnątrz, więc dla mnie to są naprawdę cudowne tusze do rzęs. Nie mam innego tuszu do rzęs z drogerii, który lubiłbym bardziej. I to jest chyba mój kolejny rok, kiedy je lubię. Także e, serdecznie polecam te tusze. Ale kiedy robię na przykład ciemny make-up oka i potrzebuję czegoś bardziej. E, co napakuje tego tuszu dużo więcej, to ten tusz z Huda Beauty One Coat Wow mnie niesamowicie zaskoczył, bo on naprawdę pasuje do niego to imię. Jakby to imię na polskie tłumaczy się efekt w wow w jednej, w jednej warstwie i tak uważam, że się dzieje. Dlatego, że ja zazwyczaj przez to, że się posiłkuję i tak sztucznymi rzęsami, ja rzęsy głównie maluję tylko raz, Jedną warstwą po to, żeby po prostu je, wiecie, właśnie ładnie zaczernić, może trochę wydłużyć, może trochę zagęścić, ale nie, nie opieram się jakoś super mocno na tuszach, bo wiem, że i tak będę używać za chwilę sztucznych rzędz. Natomiast ten tusz naprawdę robi tak spektakularny efekt, że kiedy go pamiętam, robiłem make-up taki. Czarne smoki i użyłem tego tuszu, to ten tusz był widoczny na tle czarnego smoki, a to jest bardzo duże osiągnięcie, żeby rzęsy nie zniknęły na tle czarnego smoki. Także dla i też, też uszę zarówno ten Sky High, ale ten w szczególności są dość trwałe, co dla mnie też jest ważne. No ten jest, jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja wiem, że Huda miała kiedyś jeszcze jakiś inny swój tusz w swojej marce i chyba zbierał takie sobie recenzje. Nie wiem, jak jest z tym tuszem, bo. O tych tuszach ja wiem, że inni influencerzy też się bardzo sobie chwalą, inni użytkownicy też się sobie bardzo chwalą. Nigdy nie słyszałem nikogo, kto by wypowiadał się na temat tego tuszu, więc nie wiem, czy inne osoby też mają tak bardzo pozytywne doświadczenie jak ja, ale ja jestem pod dużym wrażeniem i mam obsesję. Dwa linery, które mam w swoim kufrze, też w dwóch wersjach kolorystycznych, bo to jest właściwie ten sam liner, to są linery z Flower Nose. Ja je kocham za to, że końcóweczka jest dosłownie dwa razy mniejsza niż wszystkie inne europejskie eyelinery, jakie mam w swojej kolekcji. Więc za to ogromny plus. Są wystarczająco trwałe, żeby też być z nimi z nich zadowolonymi. No i kolor brązowy tutaj jest absolutnie przepiękny. Jedyny minus to to, że one się trochę zapychają, jeżeli nakładamy je na dużą ilość cieni. Więc dużo lepiej wyglądają na minimalnym cieniowaniu lub na zerowym cieniowaniu, na nagiej powiece. Bo w innym wypadku mogą trochę, wiecie, tak się zapychać i przeskakiwać. Ale poza tym cudowne linery. No i sztuczne rzęsy też Wam pokażę, bo e, uważam, że tutaj mam coś niesamowitego. Ja przy sobie zawsze noszę taką kosmetyczkę i tu jest mega dużo różnych opcji, ale są też moje dwie ulubione. I ja właściwie nie wiem po co ja jeżdżę z całą tą kosmetyczką, bo mógłbym jeździć z tymi dwoma zestawami tylko i wyłącznie i i tak miałbym jakby wszystko, czego potrzebuję. To są zestawy z Money Lashes i to są zestawy rzęs, które mają różne długości, więc tutaj w jednym opakowaniu od razu macie wszystko, czego Potrzebujecie, chociaż przeważnie przez te krótsze długości przechodzę szybciej, a więc zazwyczaj kończę z tym, że tego mam zawsze. Chociaż tutaj paradoksalnie to wygląda inaczej niż zazwyczaj to wygląda, ale zawsze kończę z tym, że te dłuższe rzęsy mi zostają, a tych krótszych już nie mam. Zaraz zobaczysz, w tym drugim opakowaniu jest tak, jak mówię, nie, to też jest w miarę nowe. I tutaj bardziej zszedłem z tych e, dłuższych, no ale. Za co kocham te rzęsy, poza tym, że one są tak ułożone, wiecie, od najmniejszych do największych, więc macie wszystko, co potrzebujecie w jednym opakowaniu, one są bardzo szerokie, dzięki czemu oko można zrobić, jeżeli chcecie na przykład robić tylko zewnętrzny kącik, to często wystarczy położyć trzy rzęsy kontra, aplikacja takich standardowych rzęs, że, w których, żeby osiągnąć taki sam efekt, jak tutaj, trzeba byłoby położyć od 6 do 9 kępek, co oczywiście 6 kępek, 9 kępek kontra 3 kępki, czasowo wypada niesamowicie jakby. Szybko. Szybciej. Plus dzięki temu, że one są takie grubsze, to o wiele łatwiej jest je do siebie dopasować jedna do drugiej, żeby tworzyły jedną zgrabną, czystą linię, więc za to je kocham. No i mamy dwa style. Mój ulubiony styl to jest właśnie V-Lashes Intense. One są moim zdaniem najbardziej uniwersalne przez swój kształt i. Najlepiej mi się z nimi pracuje. Bardzo lubię też Mermaid Lashes, chyba tak się nazywają, tak? V-lashes Mermaid. One są troszeczkę bardziej jak taka jaskółka, jak taki ogonek jaskółki. To też się fajnie sprawdza, ale moim zdaniem zapewniają troszeczkę mniej naturalny efekt. Chociaż. Z tych też można uzyskać efekt spektakularny po prostu robiąc drugą warstwę i ja przeważnie tak robię, że w zewnętrznym kąciku daję kilka warstw właśnie tych rzęs, ale te też mi się bardzo podobają. Natomiast jak będziecie na stronie Many Lashes czy Many Beauty, to jedyne czego bym Wam nie polecał to serii Divine Lashes, dlatego że one, bardzo podobny format, ale to co mi się w nich nie podoba to to, że one idą prosto. Jak możecie zobaczyć, cała rzęsa jest jakby prosta, rzęsy od paska idą prosto. One w żaden sposób się nie rozszerzają, nie, roz, nie rozciapierają na końcach tak jak te pozostałe modele, które wam pokazałem. Przez co wyglądają na oczach o wiele mniej naturalnie i o wiele trudniej jest je ze sobą razem spasować, żeby one się zazębiały tak, żeby to wyglądało jak jedna spójna linia, a nie jak pojedyncze takie odstające rzęsy. Więc tego e, zostało zostało nigdy nie noszę, bo mi się nie podoba, ale te dwa kupuję za każdym razem po kilka opakowań, jak tylko zużyję, bo są doskonałe no i teraz kończymy nasz odcinek na szybko produktami do ust eee, może konturówki najpierw, bo konturówek będzie tutaj naj, najmniej i też nie będę Wam mówić o żadnych konkretnych kolorach, bardziej o formułach chociaż może wspomnę Wam moje ulubione kolory, no więc w tym roku poznałem konturówki od Charlotte Tilbury i absolutnie się w nich zakochałem, uważam, że są przecudowne, to są takie bardziej um, zastygające, trwałe opcje e, w porównaniu do tego, co Wam pokażę za chwilkę, no i oczywiście mój ukochany kolor Pillow Talk i Iconic Newt. To są dwa odcienie, które lubię najmocniej. Kiedyś nie lubiłem, nawet mówiłem, że dla mnie to są trochę małe buble, ale jednak zmieniłem moje zdanie, i aktualnie uwielbiam też kontrówki z Maka. Tutaj już mamy konturówki temperowane w standardowym drewienku. Te tutaj są też temperowane, ale to jest takie plastikowe drewienko, więc to jest delikatnie inna forma opakowania, jak i formuły, bo te um, takie drewienkowe zazwyczaj są troszkę bardziej suche. Aczkolwiek one pomimo tego, że są trochę bardziej suche, to jednak mają... Mniej zastygającą, mniej trwałą formułę, ale niemniej jednak są bardzo trwałe i bardzo fajne. I mój ulubiony odcień wśród tych, które mam tutaj, to jest Whirl. Jeśli chodzi natomiast o same szminki, muszę więcej kasy poinwestować w te dwie formuły. Satynowa formuła z marki Anastazja Beverly Hills jest absolutnie przepiękna. Tutaj mam odcień Pralin i to jest przepiękny nudziak, cudowne wykończenie na ustach, bardziej matowe wykończenie i też duże krycie, bo Anastazja jest mocno kryjąca, to będzie oczywiście standardowy klasek od Charlotte Tilbury, Pilotok, polubiłem tą szminkę. Jest to klasyk i teraz wiem dlaczego, absolutnie się z tym zgadzam, ale e, tak jak było w zeszłym roku, tak samo nadal kocham szminki z Maka. Tutaj mamy tą matową formułę. I w tym roku powiem wam, że zakochałem się w odcieniu Angel. Bardzo często go używałem i uważam, że to jest przepiękny kolorek. No i przez to, że tak bardzo lubię szminki z Maka, to się w mojej kolekcji zaczyna robić coraz więcej. I więcej, ale też mam nową formułę, którą odkryłem, czyli że Luster Glass, chyba tak to się nazywa, tak jest. I ona jest o wiele bardziej transparentna, dużo bardziej przeźroczysta i o wiele bardziej rozświetlająca, nie um, Powiedziałbym, że jest podobnie rozświetlająca, nawet bardziej niż ta z Anastazji Beverly Hills, tylko Anastazja jest kryjąca, a to jest takie półtransparentne. I tutaj mój ulubiony odcień to jest Thanks It's Mac, no ale tutaj też już moja kolekcja urosła troszkę bardziej, bo mam w sumie... Już cztery odcienie z tej szminki. No i zakończymy ostatnim produktem. Coś, co wygryzło większość błyszczyków z mojego kufra, to jest błyszczyk z maka transparentny, bardzo mocno błyszczący, bardzo gęsty, lepki trochę, ale niesamowicie trwały, jak na błyszczyk, no i po prostu jak potrzebuję jakiegoś innego koloru, to domieszowuję do tej formuły, wiecie, wydrapuję trochę szminki, zmieszam z tym i mam tak naprawdę każdy odcień błyszczyka, jaki potrzebuję, lub no ewentualnie jeżeli chcę bardzo mocno kryjący błyszczyk, to po prostu nakładam na usta szminkę, nakładam ten błyszczyk i to razem ze sobą przecieram i mam właśnie no wiecie, bardziej kryjącą wersję błyszczyka. Więc naprawdę do kufra pod kątem błyszczyków tak naprawdę więcej nic nie potrzeba, więc serdecznie polecam. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców kufrowych. Starałem się przez to przebrnąć szybko, żeby Wam dać tylko najważniejsze punkty każdego produktu. Było ich sporo, ale chyba nie zajęło to jakoś super dużo czasu. Nie no, ponad pół godziny to dużo. Eee, ale co chciałem Wam powiedzieć, jeszcze czekają nas chyba ulubieńcy pielęgnacyjni, tacy moi właśnie... właśnie... Włas włas Moje własne ulubione produkty do pielęgnacji na mojej skórze. To Wam pokażę już niedługo w innym odcinku, natomiast na dzisiaj to tyle, pa pa!